Cześć kochani, witam wszystkich, Kinga z tej strony, kanał Mrs. Garden. W dzisiejszym wideo zapraszam Was na dzień w ogrodzie z Mrs. Garden. Mamy śliczny, w miarę bezchmurny styczniowy dzień w Holandii. Na chwilę przestało padać, a to oznacza, że spokojnie mogę wykonać parę czynności w moim ogrodzie. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam po pierwsze, jak wygląda mój zakątek zimową rozsadą, po drugie, jak przyciąć ciemierniki o tej porze roku, oraz po trzecie zrobię Wam mały update na temat mojej pelargonii w torbie. Przy okazji też już ją posadzę w doniczce, żeby mogła powoli się wybudzać do sezonu. Zapraszam! Tak wygląda mój ogród pod koniec stycznia. Naprawdę nie jest jeszcze tak pusto, jakby się wydawało, a już nawet niektóre rośliny zaczynają budzić się do życia. Trawa wygląda naprawdę w tym roku super. A to tylko dzięki temu, że w tamtym roku bardzo systematycznie ją nawoziłam. Pokażę Wam tylko szybko, tak jak wygląda moja rabata w słońcu, ponieważ, moi drodzy, moje czosnki zaczynają się wybudzać oraz tulipany. Jest po prostu za ciepło w tym roku. Może będę miała wcześniejsze show. Zobaczymy. Na pewno nie będę ich niczym przykrywać, ponieważ przykrywanie nawet wspomaga ten efekt ciepła i te tulipony mogą nawet szybciej wystrzelić w górę, a przecież nie o to mi chodzi. Więc zacznijmy może od update'u mojego zimowego wysiewu. 24 odmiany, moi drodzy, 24 odmiany kwiatów tu się znajduje. Wszystko zostało posadzone w ciągu ostatnich bodajże 2 tygodni, znaczy wysiane. No i w tym momencie sobie spokojnie stoi na zewnątrz. Ja ich niczym nie przykrywam, niczym nie okrywam, w ogóle się nimi nie przejmuję. Przychodzę tylko raz na jakiś czas i sprawdzam, czy stoją prosto, ponieważ ostatnio dosyć często odwiedzają mnie koty sąsiadów i są ciutkę denerwujące. 24 odmiany, między innymi dwa rodzaje werben, naparstnica, ostróżka, czarnuszka, co tam jeszcze było, astry, dzwonki Irlandii. Posadziłam wszystko, co wymieniłam w moim wideo o nasionach. Jeśli chcecie to zobaczyć, oczywiście link umieszczę po lewej stronie ekranu albo w opisie tego wideo. A więc moja zimowa rozsada ma się bardzo dobrze. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Jest w niej trochę kondensacji, ale sprawdzałam dzisiaj te butelki. One nie stoją w wodzie, więc wszystko jest ok. Kolejnym miejscem, które dzisiaj odwiedzimy, są moje ciemierniki i te dzisiaj przytnę. Taki fakt na temat przycinania ciemierników to nie jest wymagane, to nie jest naprawdę coś, co musicie robić każdego roku, ale na pewno trochę bardziej oczyszcza roślinę, pozwala uwydatnić te kwiaty plus liście i tak odrosną za parę miesięcy, więc nie ma tu większego problemu. Jak możecie zobaczyć, moje ciemierniki Angel's Glow są naprawdę już w pełni kwitnienia. Jeszcze Wam szybko pokażę, że moje ciemierniki Double Rose Ellen, Double Pink Ellen bodajże, też już szykują się powoli do kwitnienia. A te ciemierniki, to było Eyes and Roses Red, powoli już przekwitają, ponieważ kiedy ja je sadziłam, to był koniec października, one były w pełni kwitnienia, więc powoli ich czas dobiega końca, ale nawet te przekwitnięte kwiatki naprawdę wyglądają super. A więc weźmy się za przycinanie tych ciemierników. Ja tylko sobie ustawię kamerę, tak żebyście mogli to lepiej widzieć i zabieramy się do pracy. Tak jak już wspomniałam, przycinanie ciemierników nie jest wymagane, ale na pewno poprawi wygląd tej roślinki. Przycinamy wszystkie liście, które są zeszłoroczne, czyli w moim wypadku będą te wszystkie liście, które mi się tutaj położyły. Szybkie cięcie. Nie ma większej filozofii. Styczeń, luty jest takim najlepszym momentem na przycięcie naszych ciemierników. Chyba że macie takie później kwitniące, to możecie to też zrobić w marcu.
wygląda trochę przejrzyście i naprawdę te kwiatki są lepiej widoczne. Jedyne, co zostawiłam, to wszystkie nowe, świeże liście. Poznacie je po tym, że one wyrastają ze środka rośliny, a wszystkie stare liście znajdują się na zewnątrz naszego ciemiernika. I tak przystrzyżony ciemiernik jest gotowy do sezonu. Został mi jeszcze jeden, ale tu nie będzie dużego cięcia, ponieważ mam o wiele mniej liści. Tak wygląda drugi ciemiernik po przycięciu. On jest trochę mniejszy, ma trochę mniej liści oraz mniej kwiatów, ale uważam, że jest równie śliczny. Coś mi je nadgryza, więc chyba muszę rozsypać trochę więcej tych granulek na ślimaki. A więc ciemierniki już mamy ogarnięte i przechodzimy do mojej pelargonii w torbie. No i jesteśmy. Moja pelargonia w torbie, która w niej przebywała od października, właśnie namaczam ją w ciepłej wodzie, żeby te korzenie mogły nasiąknąć trochę wilgocią, ponieważ obawiam się, że ta pelargonia chyba trochę za bardzo przeschła. Ja ją teraz wsadzę w ziemię, postawię ją w cieple i zobaczymy, czy odżyje. No niestety okazało się, że moja piwnica w tym roku jest chyba za ciepła. Pokażę Wam, jak wygląda. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale trzymajcie kciuki. Mam tutaj przygotowaną już doniczkę z ziemią. Ona to i tak nie jest jej ostateczna doniczka. Jeśli zacznie wypuszczać pąki, bo naprawdę nie wiem, czy ona przeżyła ten eksperyment, to wtedy ją posadzę w ładniejszą doniczkę. A teraz potrzebuję ją w trochę mniejszej, ponieważ chcę ją postawić u mnie pod lampami. Zobaczymy, jak zareaguje. Pelargonia posadzona. Ja co miesiąc sprawdzałam jej stan. Miesiąc temu, pod koniec grudnia, wsadziłam ją właśnie w miednicę wypełnioną wodą i wydawało mi się, że wystarczy jej takie namoczenie. No ale tak jak już wspomniałam, moja piwnica w tym roku chyba jest po prostu za ciepła, ponieważ mamy bardzo ciepłą zimę i podejrzewam, że w następnym roku taki eksperyment po prostu przeprowadzę z pelargonią trzymaną w garażu. W tym momencie jeszcze zostało mi tylko podlać tą doniczkę. Ja jej przytnę te wszystkie suche kikutki. Wyczyścimy ją trochę. No i zobaczymy, czy odbije, czy jest w niej jeszcze jakieś życie. Trzymajcie kciuki, no ale tak to czasami jest, jeśli próbujemy jakieś nowe sposoby zimowania roślin, a tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jaką mamy wilgotność, czy jak ciepłe są pomieszczenia, w których przechowujemy nasze rośliny. Takie rzeczy mogą się zdarzyć. Moja pelargonia z torby jest już gotowa, żeby trafić pod moje lampy doświetlające. Jeśli ma mieć jakiekolwiek szanse, to myślę, że to jest najlepszy pomysł. Opatuliłam ją też trochę folią, żeby wspomóc tą wilgotność i mam nadzieję, że jednak się wybudzi do kolejnego sezonu. Tutaj mamy w tle moje cudowne ciemierniki, które sobie stoją w tym dzbanuszku chyba już od 2 tygodni i dekorują moje patio. A zakończę dzisiaj wideo rzutem na mój ogród. Mam nadzieję, że tęsknicie za swoim ogrodem, że tęsknicie za czynnościami ogrodowymi i ten filmik trochę wypełni taką tą tęsknotę za ogrodowymi pracami. Dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!